Nagrodę otrzymuje również pani Danuta Konopka. Nagrodę otrzymuje również pani Katarzyna Bartkowicz. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że jubileusz to rzeczywiście niezwykła chwila. Ja tej kobiety nie widziałam 25 lat najmniej, ale nic się nie zmieniła. Ta moja koleżanka, z którą kończyłyśmy razem szkołę dla nauczycieli. Mam również ogromną przyjemność wręczyć nagrodę pani Jolancie Szlachetce. Państwo, że złożę jeszcze raz serdeczne życzenia uczniom, żeby czuli się tu wspaniale, żeby mieli wspaniałych kolegów, koleżanki, żeby mieli fajną zabawę i żeby znajdowali też czas na naukę. W takiej kolejności pasuje. A wam, nauczyciele, pracownicy, życzę satysfakcji z tego codziennego dnia i radości z przebywania sobą. Wszystkiego dobrego z okazji jubileuszu i na kolejne lata. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu prosimy przedstawiciela kuratorium oświaty w Zielonej Górze, panią Ewę Włodarczyk. Przepraszam, małe sprostowanie, mój błąd, mała kulpa. Ewę Włodarczyk. Annę, przepraszam, jeszcze raz. Widać, to imię bardziej pasuje. Bardzo przepraszam. Ponieważ czuję się Państwa zawsze jak u siebie, przede wszystkim chciałabym w imieniu lubuskiej kurator oświaty, pani Ewy Damy, podziękować za zaproszenie na tak dostojny jubileusz. Oczywiście żałuję, że nie mogła osobiście uczestniczyć w dzisiejszych uroczystościach. Mogę się tylko przyłączyć do słów moich przedmówców. Rzeczywiście powiedziane było w zasadzie wszystko o dokonaniach tej szkoły. Pokazaliście Państwo nam piękną prezentację, która jakby pokazuje, że chyba nie najważniejsze było to, że szkoła zmieniała się, jeśli chodzi o budynki, jeśli chodzi o transport. Myślę, że takim stałym elementem tej szkoły jest to, że ciągle Państwo pozostajecie tacy sami, gotowi na zmiany, gotowi, aby być w pierwszej linii, jeśli chodzi o wprowadzanie nowości, bo tego doświadczamy jako kuratorium oświaty. Dzieciom możemy pogratulować uczęszczania do takiej szkoły, w której panuje tak wspaniały klimat akceptacji, życzliwości, otwartości na różne potrzeby uczniów. Gratuluję wszystkim Państwu i tym nauczycielom, którzy są tutaj, a pracowali kiedyś w szkole, również tym, którzy obecnie pracują. Dziękuję również rodzicom, że tak wspierają pięknie szkołę. Gratuluję też organowi prowadzącemu, że szczególnie Zielonej Góry, która otrzymała w prezencie taką wspaniałą szkołę. Wszystkiego najlepszego. Zarządu dzielnicy Nowe Miasto.
Szanowna Pani Prezydent, Pani Dyrektor, Ekscelencjo Księże Biskupie, Szanowni Księża, Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice, Dzieci. Ja może bardziej wypowiem się jako ten, który w tej 70-letniej historii Szkoły Podstawowej w Dżonkowie jakieś tam miejsce swego czasu zajmował. I pozostając przy tym osobistym wątku, mogę powiedzieć tak, że przy tak zacnym jubileuszu należałoby zacząć od początku. A zacząć od początku to od pierwszych lat, kiedy kształtowały się te placówki na tych ziemiach tutaj zachodnich, w Raculi, w Suchej, w Dżonkowie i w Zatoniu. Bo szkoła w Dżonkowie jest spadkobierczynią tych wszystkich pięknych tradycji tych trzech szkół. I dlatego, kiedy dzisiaj Ekscelencja sprawdza obecność absolwentów w kościele w Dżonkowie, powinni zgłosić się również i ci, którzy ukończyli szkołę w Suchej, w Zatoniu czy w Raculi. A widzę, że są tutaj dzisiaj obecni mieszkańcy, przedstawiciele wszystkich tych miejscowości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cieszę się ogromnie, że mogę w takim momencie skierować również kilka słów do tych, którzy współpracowali ze mną przez wiele lat. I oczywiście nie zaczynając od początku, bo mógłbym powiedzieć, że urodziłem się 60 lat temu w szkole w Zatoniu, więc w zasadzie miałbym wiele do powiedzenia na temat historii tych wszystkich placówek, to chcę powiedzieć, że we wspomnieniu, które skreśliłem do wydawnictwa z okazji 70-lecia, pozwoliłem sobie na taką refleksję, że kiedy przenosiliśmy się z tych wszystkich starych budynków i w Raculi, i w Suchej, i w Dżonkowie, i w Zatoniu, do tego nowego tu obiektu, to oprócz mebli, pomocy, zabraliśmy chyba to, co jest najcenniejsze. Zabraliśmy autentyczną życzliwość dla ucznia, autentyczną chęć współpracy z rodzicami i ona cały czas w tej szkole tutaj jest. Bo chociaż szkoła w Dżonkowie ma 70 lat, to nie budynki tworzą jej wartość, a ludzie. Ludzie, nauczyciele, rodzice, uczniowie. I za ten efekt pracy wszystkich w ciągu tych 70 lat, także współpracujących ze szkołą, przecież widzę tu obecnych nadleśniczego, dyrektora ośrodka, radnych, sołtysów, organy, które organu nadzorującego, wszystkim, którym dobro, związki zawodowe, wszystkim, którym dobro dziecka naprawdę leży na sercu i nie jest to slogan. I za to wszystko chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować i złożyć życzenia. Złożyć życzenia, żeby tej dobrej atmosfery, tego ogromnego optymizmu, tej nadziei, o której ksiądz biskup dzisiaj mówił, nie zabrakło jeszcze przez wiele, wiele lat w szkole Dżonkowej. A dziękując w imieniu Rady Dzielnicy, wyrażam nadzieję, że ten rozwój placówki będzie w dalszym ciągu tak wspaniały, jak w ciągu tych ostatnich 70 lat. Dziękując wszystkim, którzy współpracowali ze mną, chciałbym, Pani Dyrektor wybaczy, z uwagi na to, że Pani Kordus narażona była na szczególny stres, o którym dzisiaj była mowa, na jej ręce z podziękowaniem dla wszystkich pedagogów wręczyć bukiet kwiatów.
tym momencie o zabranie głosu prosimy panią Bożenę Mania, prezes Zarządu Okręgu Lubuskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zielonej Górze. Pani Prezydent, szanowni dostojni goście dzisiejszej uroczystości. Reprezentuję Związek Nauczycielstwa Polskiego, organizację, która w tym roku obchodzi 111-lecie, w ubiegłym roku było 110-lecie. I pozwolicie, że jako starsza koleżanka w sensie związkowym powiem, że życzę wam następnych nie tylko 70 lat, ale dużo, dużo, dużo więcej, dołączając się do tych życzeń, które państwo tutaj składaliście. Taki jubileusz to niezwykła i bardzo dostojna okazja. Związek Nauczycielstwa Polskiego chyli czoła przed tymi wszystkimi państwem, którzy swoim dorobkiem edukacyjnym, wychowawczym i związkowym pracowali na prestiż tej szkoły. Bo prestiż tej szkoły w okolicy, w województwie jest. Życzę, abyście państwo mieli przez te kolejne lata tylko wspaniałych uczniów, wspaniałych nauczycieli, realizowali się w każdym elemencie swego działania i wszystkich tych, których postawi się na tej waszej drodze edukacyjnej, wychowawczej, ale także związkowej, żebyście państwo osiągali tylko wspaniałe wyniki. Bo od początku istnienia tej szkoły zawsze obecna tutaj była organizacja związkowa, którym wszystkim prezesom, którzy tutaj działali i działają, składam serdeczne podziękowania. I pani dyrektor dzisiaj i poprzednim dyrektorom dziękuję za tę konstruktywną, dobrą i partnerską współpracę. Bo idziemy razem, idziemy w jednym kierunku. I to się liczy, dlatego efekty tej szkoły takie są. Pozwolę sobie przekazać okolicznościowy list oraz drobny upominek do biblioteki szkolnej. Kłaniam się państwu serdecznie. O zabranie głosu prosimy pana Macieja Taborskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Przytok. Przyczynią się do poprawy świadomości ekologicznej, przyrodniczej, że te podstawy, które tutaj dzieci otrzymają, będą procentować i w przyszłości wszyscy obecni uczniowie będą reprezentowali jakąś bardzo wysoką świadomość właśnie ekologiczną. I na tym nam szczególnie zależy. Bo jeśli jest poszanowanie do świata przyrody, to jest poszanowanie dla ludzi, a jak jest poszanowanie dla ludzi, to jest szansa na to, że będziemy żyli w lepszym świecie. Wszystkim jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję pięknego jubileuszu. Na ręce pani dyrektor pragnę przekazać tutaj telegram oraz skromny upominek.
prezydent, pani dyrektor, szanowni goście. 70 lat minęło. Jak byliśmy na prezentacji, rzeczywiście 70 lat minęło, ale nie były to lata stracone. Ciągły był postęp, ciągła była rozbudowa, ciągle się ta szkoła rozwijała, aż do etapu, który dzisiaj został przedstawiony. Były wystąpienia, jak podkreślone, powiedzmy, i wymienione osoby, które miały wielki wkład. Ale to oczywiście jest całe pasmo ludzi dobrej woli, począwszy od kierowników, pierwszych kierowników tej szkoły, poprzez następców, dyrektorów, no, aż do dzisiaj dyrektorów, grona pedagogicznego, pracowników szkoły. To wszystko mogło się powstać takie, jakie dzisiaj jest. Ale należy również wspomnieć, że to, co jest, ta szkoła osiągnęła, był to również wielki dorobek i wielki udział wszystkich włodarzy. Począwszy od początku, gdzie byli wójtowie, naczelnicy, po dzień dzisiejszy, powiedzmy, gdzie również tą szkołę objęła teraz zarządzanie Urząd Miasta. To wszystko się składa, że właśnie ta szkoła ma to, co ma i prezentuje to, czym może się pochwalić. I tutaj wielki ukłon właśnie dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do rozbudowy tej szkoły, do utrzymania tej szkoły na tak wysokim poziomie. Pani dyrektor, składam w imieniu własnym, jak i całej Rady Dzielnicy Nowe Miasto, serdeczne życzenia i gratulacje dla pani, dla całego grona pedagogicznego, dla wszystkich pracowników cywilnych tej szkoły i wszystkich, którzy po prostu wspomagają i współpracują ze szkołą. Wszystkiego dobrego, pani dyrektor. O zabranie głosu, jeśli jest wśród nas, poprosimy pana Józefa Malskiego, najstarszego żyjącego nauczyciela z Raculi. Jeżeli już mnie tu wywołano, no to muszę powiedzieć. Z przykrością trochę muszę stwierdzić, że ja jestem nauczycielem w Raculi. I tam właśnie ta Racula jakby tak straciła na tym swoim znaczeniu w stosunku do Brzonkowa. Ale wspominam miło te czasy, jak pracowałem w Raculi. Mając lat 17 zostałem nauczycielem na nakazie pracy. No i potem tak jakoś dobrze szło, że awansowałem bez przerwy, że w oświacie przeszedłem wszystkie szczeble. Nauczycielem, kierownikiem szkoły, dyrektorem, wizytatorem, podinspektorem, także wszystko przeszedłem. Ale zatrzymałem się na... Wszystko poświęciłem sprawom sportu. Pracowałem w szkole w Ługach, gdzie bardzo mile wspominam tą wieś i ludzi. I dzięki tym Ługom właściwie awansowałem, bo moja drużyna z Łuków, która miała 80 dzieci, zajęła pierwsze miejsce w piłce ręcznej w województwie. I taki był stąd cel, nas każdy w komitecie PZPR, że Malskiemu drużynę wytrenował ksiądz. A ksiądz był Tadeusz Piotrowski, który jeździł na mecze, kupował czekolady dziewczynom, bo to drużyna dziewcząt. Także przyjechała komisja, akurat była konferencja nauczycielska, gminna i w stosunku do mnie straszne zarzuty. Ksiądz wytrenował drużynę, a Malski się chwali. No więc ja się zdenerwowałem, to był rok 1959, czyli właśnie 60. Powiedziałem, żebym nawet ulicę zamiatał, to już tu w Ługach pracował nie będę. To była rzeczywiście wieś, że tam było naprawdę pracować trudno, bo nie było żadnego dojazdu. To była taka wyspowa szkoła. I no, współpracowałem z księdzem. Ksiądz nazywał się Tadeusz Piotrowski. No i poszedłem do Płotów. I w Płotach szkoła była najlepsza szkoła podstawowa w Polsce, w sporcie.
Startowaliśmy w całej Gorzów miał sztuczne lodowisko, a ja miałem tylko staw we wsi, bo w środku wsi staw. I Gorzów nigdy z nami nie wygrał w wyżwiarstwie. Także wybudowałem tam szkołę. No, wieś wspaniała. I teraz tak właśnie szkoda mi, bo też będzie ta szkoła została wybudowana w Czynie Społecznym w 1966 roku, 50-lecie, ale jakoś nie ma chętnych do takiej uroczystości zorganizowania. Także w tych Płotach osiągałem wspaniałe wyniki, dlatego zostałem dyrektorem Wojewódzkiego Międzyszkolnego Ośrodku Sportowego. No i w 1970 roku wybudowano basen. I ja przeniosłem się na ten basen. I moi kochani, na tym basenie pracuję od 70 roku. Nauczyłem 20 tysięcy dzieci pływać. Także... Wpłynęło takie coś, że miałem być honorowy obywatel Zielonej Góry. No nie wiem, pani Ronowicz to mi przyrzekła. Dlatego, że jakaś nauczycielka, czy tam trenerka w Anglii nauczyła 15 tysięcy dzieci i dostawała honorowego lorda Anglii. A ja 20 tysięcy i nawet nie jestem honorowym obywatelem Zielonej Góry. Nie upominam się o to. Słuchajcie, ale bardzo mi się łatwo żyje w tej Zielonej Górze. Bardzo łatwo. Idę gdzieś tam do restauracji na obiad. Ile płacę? Na koszt firmy. A ja, co to za uroczystość? A pan moją żonę uczył. A ta pan mojego syna uczył. Także bardzo miło, już drugi raz tam nie chodzę, bo to wyglądałoby tak, jak bym chciał wykorzystać. Także naprawdę czuję się w Zielonej Górze wspaniale. I jeszcze pracuję na basenie. Mimo tego, że mam przeszło 80 lat i uczę pływać. Słuchajcie, doszedłem do dużej praktyki. Uczę pływać w ciągu jednej godziny. Nie ma takiego, którego bym nie nauczył w ciągu godziny. Najważniejsze. I jeszcze uczę w misce pływać. Misce. Bo w pływaniu to jest tak, moi kochani, że to nie machanie nogami, rękoma, tylko jeżeli ktoś umie głowę zanurzyć do wody i wydmuchać powietrze pod wodą, to już umie pływać. Także dobrze mi się żyje w tej Zielonej Górze, mimo tego, że mam propozycję, żebym się wyprowadził tu stąd, do Australii, do Kanady, bo muszę wam powiedzieć, że moi pływacy są rozsiani po całym świecie i mnie zapraszają. Także już byłem w Kanadzie, u swojej zawodniczki takiej garbowskiej, jej matka była nauczycielką. Także jest dość dobrze. Dziękuję serdecznie. O zabranie głosu prosimy panią Grażynę Dobroczyńską, przedstawiciela marszałka Sejmiku Wojewódzkiego. Witam państwa serdecznie w imieniu pani marszałek Elżbiety Antypolak. Serdecznie dziękuję dyrektor za zaproszenie. Szanowni państwo, tyle pięknych słów padło. 70 lat życia szkoły to przepiękny jubileusz. Historia wielu pokoleń, nauczycieli i uczniów. Wiele wspomnień, które mieliśmy okazję jedne z nich wysłuchać. Przyłączam się do wszystkich miłych, pięknych słów, które zostały wypowiedziane przez moich przedmówców. Życzę szkole, uczniom, nauczycielom sukcesów, satysfakcji,
osiągnięć w tych następnych latach. Cóż powiedzieć? Wszystkiego dobrego dla szkoły i dla mnie. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, to serdecznie zapraszamy. Dobry Państwu, po Panu Józefie będzie trudno, ale spróbuję. Gratuluję tych 20 tysięcy, Panie Józefie. Jego Ekscelencjo, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie na tą miłą uroczystość. Jest ze mną Pani Anna Sulima, menedżer ośrodka. Tak myślałem, nie muszę przedstawiać, ale tylko przypomnę tym młodym, pięknym uczniom, że Pani Ania była trzykrotną mistrzynią świata w pięcioboju nowoczesnym, a teraz pewnie na co dzień ją możecie widzieć, jak śmiga tutaj po lasach na tym swoim górskim rowerze. Gratuluję tych wspaniałych osiągnięć. Życzę, pozdrawiam kadrę pedagogiczną, nauczycieli, dyrekcję, uczniów, całą społeczność szkolną, rodziców i wszystkich przedstawicieli organizacji samorządowych i innych, które wspierają tą placówkę. W życiu tak jest, że dobry masz się chce pomagać. Życzę kolejnych sukcesów wychowawczych, edukacyjnych i organizacyjnych. Takie lecie też jest dobrym momentem, żeby się zastanowić, co dalej. Ja powiem, że noszę w głowie taki pomysł związany ze sportem. Oczywiście, bo jestem sportowcem. Od 7 lat zarządzam ośrodkiem tutaj za płotem. Podobnie jak pani dyrektor, jestem elementem napływowym, bo z Zielonej Góry tu przyjechałem do Dżonkowa. Widziałem tutaj na tablicy taki piękny napis Kuźnia Talentów. Myślę, że można by to rozwinąć i stworzyć tu w Dżonkowie na bazie szkoły podstawowej, gimnazjum, może w przyszłości szkoły ponadgimnazjalnej, kuźnię sportowych talentów, czyli zastanowić się i to do przemyślenia o utworzenie tu szkoły sportowej lub interdyscyplinarnej szkoły mistrzostwa sportowego, która korzystałaby z bazy ośrodka, a żadna szkoła w Polsce nie ma takiego obiektu, który ma do dyspozycji jak ośrodek w Dżonkowie. Przekazuję też pozdrowienia od radnego sejmiku województwa lubuskiego pana Czesława Fiederowicza, który nie może być, bo równolegle w tej chwili odbywa się polsko-niemiecka konferencja w Dżonkowie. Dziękuję, wszystkiego dobrego i przekazuję głos pani Ani. Witam Państwa serdecznie. Ja nawiążę do wypowiedzi poprzedników arcybiskupa. Pani prezydent, czy wyposzli? Biskupa, przepraszam. Pani prezydent, pana przewodniczącego, wspaniali pedagodzy właśnie tworzą tą atmosferę. Ta atmosfera jest taka, a nie inna, że jest ta wiedza i rozwój. Ja powiem właśnie o pedagogach. Jak moja córka przyszła i mówi, mama, dostałam jedynkę, a to była pierwsza jedynka z techniki z budowy roweru, tak na marginesie. To, ja mówię, jak to Wikula, jedynkę, bo to była już tam klasa 1-3. Ja mówię, jak to jedynkę Wikula dostałaś? Ona mówi, tak, ale wiesz co, mama, pani powiedziała, że jedynka też ocena, trzeba ją przyjąć z godnością. Także super, naprawdę macie Państwo super podejście. Także dziękuję bardzo jako rodzic. Również pan Mariusz Zalewski zatrudnił mnie. Bardzo krótko pracowałam w szkole, ponieważ pracowałam na zastępstwie, ale również byłam nauczycielem w tej szkole, także też bardzo się cieszę.
Słuchajcie Państwo, ufundowaliśmy voucher, Pani Dyrektor, ufundowaliśmy voucher dla najlepszej klasy. W jakiej dziedzinie proszę wybrać? Jest to wycieczka szkolna, która opiewa na ognisko z kiełbaskami i korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych, basen, strzelnica, jaskinia solna. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy, wręczamy na Pani ręce. Jak również wręczymy taki symbol szkoły, dzwonek, który mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej energii w Państwa wnosił i takiego optymizmu właśnie i tej wiedzy i wszystkiego, wszystkiego dobrego życzymy. Jakby prądu nie było, to działa. Szanowni Państwo, Zielonogórski Ośrodek Kultury to chyba bardzo młody partner szkoły w Dżonkowie. Ale chcę tylko powiedzieć, gratulując pięknej szkoły, wielu lat, tych pięknych sukcesów, że z niecierpliwością czekam na tą młodzież, na te dzieciaki, które chcą wystąpić. Więc zapraszam na piękne widowisko. Bardzo dziękuję chórowi. Jesteście piękni i pięknie śpiewacie. Gratuluję. Piękne to było dziś. Także Pani Dyrektor, wszystkiego najlepszego i wielu, wielu jeszcze szczęśliwych, pięknych lat. Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Chcielibyśmy pogratulować tak pięknego, wspaniałego jubileuszu. Byłoby bardzo niegrzecznie, gdybyśmy powiedzieli, że życzymy Wam 100 lat, bo 100 lat do 70 to jest naprawdę niewiele. Osiągnięcia, które tutaj zobaczyliśmy i umiejętności, które dzieci nam pokazały, przerastają nasze wyobrażenia. Dlatego przyszliśmy tutaj do Państwa z wielkimi, szczerymi życzeniami. W imieniu dyrektorów szkół zielonogórskich, szkół podstawowych, gimnazjów bardzo byśmy chcieli życzyć Wam samych radości, samych szczęśliwości dzieciom, żeby szkoła w Dżonkowie była ich drugim domem, żeby kuźnia talentów, tą, którą widzieliśmy przed chwilą, rozwijała się w każdym kierunku sportowym, artystycznym, muzycznym, wokalnym. Nauczycielom życzymy, żeby to miejsce było miejscem wymarzonej ich pracy. Pracownikom obsługi, administracji życzymy samych sukcesów w szkole. Oby tak dalej było. Wszystkiego dobrego. Ja tu jeszcze tylko dodam, że w takiej tubie może się oczywiście zmieścić 70 długopisów na kolejnych 70 lat. Dzięki nim będzie można udokumentować kolejne ważne wydarzenia. Niech moc twórcza będzie z Wami wszystkimi. Te dobre anioły nadal na szkołę prowadzą. Prosimy o zabranie głosu Panią Dyrektor Jolantę Szlachetkę. Widzę, że dzieci są troszeczkę zmęczone, ale już w momencie, wytrzymajcie jeszcze chwileczkę. Ja chciałam takie krótkie podziękowania złożyć tutaj gościom, praktycznie wszystkim obecnym, ale na ręce specjalnych gości.
najpierw pragnę podziękować księdzu biskupowi i proboszczom naszych parafii Czonkowa, Raculi, Zatonia, znaczy tutaj parafii Ługów. Dziękujemy za duchowe wsparcie. Chciałabym również wspomnieć świętej pamięci księdza Edwarda Grudzieckiego, wieloletniego proboszcza Raculi Czonkowa. Pracował w naszej szkole, był nie tylko pracownikiem, ale przyjacielem nas wszystkich. Swoją postawą uczy nas dobroci, otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby. Podziękować pani prezydent Wiolecie Hreźlak za dotychczasowo bardzo dobrą i owocną współpracę. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość pozwoli pani poznać naszą szkołę i jej historię. Podziękować panu Ryszowi Zalewskiemu za serce włożone w powstanie tej szkoły, jak również za wieloletnią zgodną współpracę wielkiego przyjaciela oświaty. Pani Hanna Zruczyńska-Uczak, wieloletni dyrektor, obecnie odpoczywa na zasłużonej emeryturze. Pani Haniu, dla pani i dla wszystkich naszych emerytów wielkie podziękowania za trud i pracę, jaką włożyliście, aby ta szkoła była taka. Proszę przewodniczącego Rady Rodziców, pana Marcina Zupka. Chcę panu przekazać ten bukiet jako przedstawicielowi rodziców, którzy przez wiele lat pracowali dla dobra szkoły. Pani prezydent podziękowała nauczycielom, którzy od wielu lat, a tak naprawdę najdłużej pracują w tej szkole. Ich sukcesy znane są wszystkim. Chciałabym również podziękować nauczycielom, którzy od początku też pracowali w starych budynkach, czyli jak to mówię, budynki nie tworzą szkoły, ale to jest ważne, bardzo dużo, długo pracują. Uczą najmłodszych, tutaj młodych nauczycieli, którzy przychodzą i jeszcze pomimo, że są na emeryturze, u nas pracują. Bardzo bym chciała tutaj, żeby wystąpili i wręczyli taką statuetkę symboliczną. Pani Anna Fedyuk za wytrwałą pracę dla naszej młodzieży, za troskę o dobre imię szkoły i działania dla jej pożytku, za miłą atmosferę współpracy z małym pedagogicznym. Serdeczne podziękowania. Również taką samą statuetkę dostaje pani Ela Lubin.
Proszę jeszcze panią Sylwię Nawrocką. Zakładów pracy są sekretarze tych placówek. Szczególne podziękowania należą się pani Iwonie Madej, sekretarzowi naszej szkoły, która jest nie tylko solidnym i godnym naśladowaniem pracownikiem, ale też wspaniałym pełnym ciepła serca i życzliwości człowieka. Dziś prowadzący. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani dyrektor. Trzymamy rękę na pulsie.